To Sławomir Duba po udanej, myślę, gali otwierającej nowy rozdział w historii DSF Kickboxing Challenge, no bo właśnie telewizja TVP Sport. No i chyba ta walka wieczoru uratowała tak naprawdę to, że no niestety ten mecz Polska-Białoruś nie poszedł, ale widziałem, słyszałem w zasadzie, że kibice wyszli śpiewająco dosłownie, więc chyba ta walka wieczoru uratowała. To znaczy tak, to mecz Polska-Białoruś był bardzo trudny mecz, a tak wspominałem przedtem w wywiadach, że to nie będzie łatwy mecz. Białorusi przyszkali w bardzo mocnym składzie i jak typowałem wcześniej wynik, albo na 3-2 naszą korzyść, albo 3-2 naszą niekorzyść. Spełnił się ten czarny scenariusz niestety, ale to też nie jest, że stała się jakaś tragedia, tak? To nie jest pierwszy, to nie jest ostatni nasz mecz, więc kwestia doskonałej sobie zawodników, rozmowy z nimi i tyle. Najsłabszym u nas zawodnikiem dzisiejszego meczu moim zdaniem to był Mirkowski, jednak nie zrobił progresu, nie stanął w wysokości zadania i mogło być trochę inaczej. No trudno, stało się jak stało, porozmawiamy, ciągniemy wnioski. Natomiast no, walka podsumowująca, walka kończąca tutaj Tomka, no to tak powiedziałem, cała Polska tą walkę będzie pamiętała, myślę, że będzie pamiętała. W tym meczu właśnie dyskusyjna była walka, czy wynik, punktacja walki Michała Królika i właśnie pytanie, jak pan sędziował, punktował. To znaczy sam rozmawiałem z sędzią ostatnio, z szefem sędziów na koniec po tej gali, tak? Moim zdaniem należało dać dodatkową rundę jeszcze, nie? Wtedy, która by rozwiązała wątpliwości. No, sędziowie z Dycwalek zdecydowali. No, myślę, że trochę trzeba będzie przyłożyć się tutaj uwagi do szkoleń większej ilości sędziów, żeby oni jednak bardziej może patrzyli tutaj pod różnymi aspektami, nie tylko gdzieś patrzyli za dziewczynami, może czasami się im rzuca okiem. No. Mówi pan, że cała Polska będzie pamiętała tą walkę wieczoru, a jak pan skomentuje to spektakularne zwycięstwo Tomasza Sarara? Ja jestem osobiście bardzo szczęśliwy, bo pragnę, żeby pan wrócił do Polski. Nie bardzo mocno gdzieś tam w serce bolało, że ten pas jest za granicą. To znaczy nie to, że zamykamy się, tak? Nie, wręcz odwrotnie. Fajnie, że pasy będą za granicę, jak poszedł do Włoch ostatnio pas, ale jednak w tej królewskiej wadze to fajnie mieć tego mistrza i w końcu mamy, tak? No bo kto jak nie Tomek mógł mistrzem zostać. Bierzecie pod uwagę organizację rewanżu? No myślę, że w tej chwili na dzień dzisiejszy tego nie przewiduję, ale nie wiadomo jak będzie w przyszłości. To kwestia jak będzie Petr, jak będzie się toczył swoje pojedynki dalsze, jak się będzie rozwijał, jaki będzie progres u niego. Myślę, że rewanż mógł być ciekawym tutaj wydarzeniem, no ale zobaczymy. Na tą chwilę nie chcę tutaj przekraczać ani tak, ani nie. To efektowne zwycięstwo chyba warte było nawet tego, że przegraliśmy jako drużyna z Białorusią i chyba to jest najważniejsze. Jak pan to ocenia? No tak, tak powiedziałem wcześniej. To zwycięstwo jak gdyby ostatnia walka jak gdyby pozostawia tak, najbardziej w pamięci, tak? I ta walka pozostanie w pamięci tutaj wielu Polaków i wielu Białorusinów i nie tylko. Na całym świecie też będzie oglądana. Kiedy dostaniecie pierwsze raporty oglądalności z TVP? Myślę, że w połowie tygodnia powinniśmy to mieć. Do rodziny DSF dołączył LFN. Jaki jest dalej pomysł na tę organizację? To będą łączone gale, oddzielnie będą organizowane. Jak to ma wyglądać? Na tą ilość gal, które my sami organizujemy pod DSF Kickboxing Challenge, już na początku będą łączone. W pierwszym półroczu. Natomiast planujemy zrobić też gale całkowicie oddzielne, tak jak robił to LFN, żeby całkowicie tego projektu może nie zabić. Nie myślałem o tym, żeby robić tam MMA, jednak coraz bardziej skłaniam się ku takiej myśli, żeby te dwie gale w roku Ladies Fight Night były też łączone z MMA, żeby te zawodniki, które miały swoje szanse, startowały, żeby gdzieś nie zawiodły się na tym i mogły sobie korzystać tutaj z naszych tych no, wszystkich wydarzeń sportowych. W Krakowie ma być teraz, przepraszam. Liczycie na to, że powiedzmy to zwycięstwo utoruje jakby drogę do podboju Krakowa w tej chwili? No bo tam jest, domyślam się, że pewnie chodzi o Tauron Arenę, tak? Nie, panie Tomku, nie będziemy chodzili na Tauron Arenę. Nie, to po pewnych ryzykownych gdzieś tam z tamtego roku mam doświadczenie, że lepiej zrobić mniejszą galę, tak, bardziej bezpieczne to wtedy jest i mniejsze koszta przede wszystkim są. Ale jak zabraknie biletów? To fajnie. W Ząbka też zabrakło. Od 2 tygodni nie było biletów. Wiele osób tak gdzieś nie mogło przyjechać, a chciało, tak? No, zaczyna fajnie się dziać, fajna sytuacja, że brakuje biletów w naszej gale, tak? Nie musimy się martwić ze sprzedażą. To też taki pozytywny aspekt tego i widać, że kickboxing nabiera coraz większego zainteresowania. 54 tysiące biletów sprzedanych na jednej z gal Glory chyba w ubiegłym miesiącu. To jest taki wyznacznik, że jednak kickboxing może chwycić? Oczywiście, że może chwycić. Ja mam swój cel. A ten cel to?
za 3 lata narodowy. Ale 3 lata ciężkiej pracy nam potrzeba. Pracy dla nas, dla państwa, dla wszystkich, tak? Żeby na tym kibicu się skupić, żeby ta moda wypromowała się, tak? Właśnie mam takie wrażenie, że właśnie, że stadion narodowy, że kickboxing, który tak stawia na dużo takich wartości patriotycznych i teraz telewizja publiczna, to wszystko razem gdzieś tam właśnie jest taki klucz do sukcesu. Tak, tak, to jest taki klucz do sukcesu, natomiast to mówię, to mega ciężkie prace, tak, no. Mecze nasze gdzieś tam pójdą, dużo oglądalność, łączą Polaków, mówię, za każdym razem, kiedy jest ten Mazurek Dąbrowskiego śpiewany, gdzieś tam mi serce bardziej mocno kołacze i gdzieś tam, no, wszystko w środku się inaczej pracuje, tak, no, bo jestem patriotą, jestem Polakiem, więc odczuwam to i myślę, że tak większość osób też odczuwa, tak, stojąc przy Mazurku. A pomijając statystyki, które właśnie dopiero pojawią się gdzieś tam na dniach, to jakby tak na bieżąco, jaka jest taka różnica teraz, kiedy się rozpoczęła współpraca z TVP Sport, a poprzednimi partnerami? To znaczy, w trudnym jest w tej chwili jeszcze ocenić. To są pierwsze nasze kroki, które poczyniliśmy, tak? I generalnie, jak gdyby, no produkcyjnie różnicy nie ma, no wiadomo, zobaczymy, ocenimy to galę, bo nie do końca dzisiaj nie byłem, jak zawsze byłem przy mikrofonie, przy tym monitorze, oglądałem sobie na bieżąco, miałem odsłuch, dzisiaj tego nie robiłem, nie? Po raz pierwszy. Obejrzę tą galę w telewizji, będę miał jakieś takie swoje spostrzeżenia, wtedy się na ten temat wypowiem, nie? Natomiast pozytywnie oceniam bardzo wszystko. Dzisiejsza wygrana Daniela Mielańczuka cokolwiek zmienia, bo poprzednia wygrana, jakby po poprzedniej wygranej było tak powiedziane, że jeżeli Daniel wygra w spektakularnym stylu, to go mocno przybliży. Natomiast ten pojedynek był tak ratowany tak naprawdę na ostatnią chwilę i chyba większą wartością było to, że się odbył, niż to, co miał przynieść. Tak, dokładnie, panie Wojtku, bo w środę w przypadku podaliśmy komunikat, że tej walki w ogóle nie będzie, gdyż nie było przeciwnika na tą chwilę, a gdzieś tam takie dobre negocjacje, które trwały z zawodnikami, nie przynosiły rezultatu. Nie chciałem trzymać kibiców do końca, więc powiedziałem, że podać komunikat, że walkę odwołujemy, natomiast udało się w ostatniej chwili znaleźć zastępstwo i bardziej chodzi o to, żeby ta walka w ogóle się odbyła, tak, żeby ten Daniel mógł zawalczyć, żeby otrzymać danego słowa zawodnikowi po prostu. To najwięcej jakby się przyłożył do tego, żeby to uratować. Daniel jakby o kulisach nie opowiadał. Najwięcej, no myślę, że Tomasz Bołdyga, Robert Złoty-Złotkowski, nie, tutaj zaciągali. Najwięcej pracy włożyli, no. Żeby uratować. Żeby uratować, tak, tą walkę. Na kartach DSF jest sporo takich znanych sportowych nazwisk ze świata sportu walki. Kto kolejny na horyzoncie? Dzisiaj był w studiu Łukasz Jarosz. I właśnie to on zawalczy w Krakowie. Bo zwalczy z Holendrem, nie pamiętam nazwiska jego, bo mi uciekło. Ten, który walczył na stadionie narodowym, na tej gali narodowego boksu z Igorem Kołacinem. On będzie przeciwnikiem właśnie Łukasza Jarosza. No i potem mamy kolejnego przeciwnika Łukasza. On na tą chwilę nie chce jeszcze zdradzać nazwiska, bo już temat jeszcze nie jest dogadany do końca. Jest to Polak, jak się domyślał. Nie jest to Marcin. Nie jest to Marcin. Ta walka może być z Marcinem, już mnie tutaj pan Wojtek pytał, ale to z końcem przyszłego roku, jeżeli już, natomiast wcześniej jeszcze Łukasz stocza pewnie jeden pojedynek bardzo ciekawy. A Tomka, kto mógłby być następny? Tomasz powiedział, Sarara oczywiście powiedział, życzyłby sobie właśnie jakiegoś takiego wielkiego zagranicznego nazwiska, czyli niekoniecznie kogoś z drabinki DSF-u, tylko nawet właśnie spoza. Tak, mamy Holendrów, mamy Francuzów, którzy mogliby zawalczyć z Tomkiem. Zobaczymy. Jeszcze czas pokaże. Na tą chwilę nie ma tego nazwiska gdzieś tam wytypowanego, nie ma żadnych rozmów, bo czekaliśmy na wynik tej walki tutaj. Natomiast na pewno w tej chwili nie ma dla niego żadnego Polaka, z którym chciałbym go zostawić. A któryś z Rumunów, Andrzej Stoika, Bogdan Stoika, bo to są dwaj bracia, którzy walczą w podobnej kategorii. Tam jeden w 95, albo Katalin Moroszanu, z którym wygrał Michał Turyński. Jest możliwość w ogóle sprowadzenia go tutaj? Bo pan był w Bukareszcie. Tak, w Bukareszcie jest możliwość. Rozważamy też możliwość meczu Polska-Rumunia. Też w przyszłości mamy taką propozycję i kilka jeszcze innych. Myślę, że któryś z tych zawodników zobaczy w turnieju naszej wagi ciężkiej. Z tym turniejem ruszamy też właśnie w Krakowie. Rozumiem. Sporo dzisiaj pięknych motocykli, kiedyś UFC dawało zwycięzcą Tufa Harley'e. Może warto wprowadzić coś takiego w Polsce? Może kiedy czasem... dziennikarze tak nie dostaną. Możesz czasem, chociaż pojedzie na weekend. Nie, rozmawiamy z Harley'em, właśnie być może coś takiego się pojawi. Natomiast no, Harley jest naszym partnerem. Został tutaj oficjalny, więc jak gdyby no, te motocykle będą przy większości naszych galach gdzieś tam wystawiane, promowane. A co z tym idzie, na pewno w tej chwili zawodnicy, którzy jeżdżą, którzy mają prawo jazdy, mogą sobie brać Harley'e, jak będzie sezon, oczywiście na tydzień czasu do takich jazd testowych. Został podobno. Przepraszam, jak rozmawialiśmy wcześniej też o Danielu, o Mielańczuku czy Marcinie Różalskim, no ale też jest Miewtuszko, mamy też Strusa.
Chciałbym się spytać pana o opinię prywatną, no bo to jednak jest inny styl niż K1, to jednak jest inny poziom tej stójki. I jak w pana ocenie zawodnicy MMA się sprawdzają w kickboxingu? I teraz mam odpowiedź prywatnie przy mikrofonach. Oczywiście całkowicie prywatną wypowiedź. Nie, więc powiem tak, nie będę więcej puskiwał o zawodniku z MMA. Gdyż stójka zawodnika, który był tylko zawodnikiem MMA, tak? Stójka jego z brzydką stójką. Jeżeli ktoś wywodził się podobnie jak Marcin czy Daniel z K1, tak? Albo z Muay Thai, tak? Ta stójka jest zupełnie inna. On potrafi, ma te swoje jeszcze nawyki, to zostało u niego gdzieś zakodowane, potrafi walczyć ładnie. Natomiast ktoś nie robił tego, to nie ma sensu po prostu. Na tym etapie, jakim jesteśmy i z tą stylizą, którą mamy, stawiamy całkowicie na czystych polskich sportowców po K1 albo po Muay Thai, którzy byli. Tak? Oczywiście z tymi, którzy mamy kontrakty z Irokezem czy z Trusem, nie zamykamy tych kontraktów, to nie jeszcze jest tak. Jeszcze Karol Celiński. Jeszcze Karol Celiński, tak jest, tak. No, tak się. Jeśli chodzi o Arka Brzoska, dzisiaj akurat nie poszło mu w turniej uwagi ciężkiej Glory. Myślicie o tym, żeby go jeszcze tutaj sprowadzić, skonfrontować, bo to jest drugi zawodnik wagi ciężkiej w Glory, tak, Polski. Arek Brzosek bardzo ciekawą postacią i z Arkiem Brzoskiem mieliśmy wstępne sobie rozmowy, umówiliśmy się, że po walce, tak, siadamy gdzieś tam do stołu, będziemy rozmawiali. Został pan prezesem fundacji podobno Sprzymierzeni z Grom. Albo jednym z prezesów, gdzieś takie słowy chodzą. Nie zostałem prezesem, zostałem członkiem rady nadzorczej. Tak. A, rozumiem. Gdzieś tam, bliskie sercu. Przepraszam jeszcze, a propos tych nazwisk z MMA, to był Tomasz Kondraciuk jeszcze, który jakby ten kontrakt nie został zrealizowany. On z kolei powiedział, że kończy z MMA i właśnie no, chce się realizować w tym K1. I co z nim? Panie Władku, zaskoczył mnie pan dzisiaj. I pierwszy raz. Tak. No tak często tego nie było, no ale... Ale ogólnie. Z Tomkiem będziemy rozmawiali. Tak, będzie na pewno zawalczy w przeciągu tego pierwszego półrocza naszego. Spali mi 10% za to. Tak. Się przypomnę. Tak. Muszę pamiętać. Ja mu też przypomnę przy wypłacie. Jeszcze przy okazji strusie i... Biznes po prostu, panowie. No. Panie Sławku, jeszcze jest takie jedno nazwisko. Andrzej Gerasimczuk, który pokonał Rico Verhoevena w 2016 roku. To byłby dobry zawodnik dla Tomasza Sarary, bo to jest zawodnik, który pokonał mistrza Glory. No nie odbyłoby się to bez echa. Myślicie o tym, żeby go ściągnąć? Jest taka możliwość? To znaczy na tą chwilę jest taka możliwość, żeby ściągać każdego zawodnika też. Od nowego roku mam nowego partnera biznesowego, także federacja będzie zasilona w jakiś sposób bardziej mocno finansowo, stabilniejsze będą nasza sytuacja i też myślimy o tym, żeby ściągać całe lepsze nazwiska, tak? Tylko pod tym kątem też musi być odpowiednia hala sportowa, nie? Bo wiadomo, do pewnego nazwiska to wtedy trzeba wziąć trochę większą halę, żeby ta publiczność mogła w większej ilości przyjść sobie móc na żywo to obejrzeć. No dobra, to ja się zgłaszam do matchmakera tam już po dole za tą walkę. No tak, panu się przypomni, panie Tomku, tak. Panu się przypomni. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy w takim razie.